Cześć kochane, przyszedł czas na rozpakowanie, na unboxing pudełeczek sierpniowych. Czas leci jak szalony, mam wrażenie, że dopiero rozpakowywałam poprzednie pudełeczko, a już mam dwa kolejne, czyli Look Incredible i Glossy Box, który w tym miesiącu jest w troszeczkę innej odsłonie, więc dlatego może zaczniemy sobie od Glossy Boxa. Tak jak w każdym filmie powtarzam, box ten kosztuje coś około 10 funtów, 9,99 chyba z tego co pamiętam, więc bardzo tani box. Nie wiem, czy światło jest ok, ale nie o tym, postaram się poprawić światło jak coś w programie do obróbki, bo wyglądam na strasznie ciemno, chociaż jestem opalona, ale chyba nie aż tak bardzo jak wyglądam w kamerce. W każdym razie przejdziemy właśnie do Glossy Boxa, jest dzisiaj, jest tym razem w takiej ładnej wersji, jak widzicie, z takimi paseczkami i tutaj ma monogram Glossy Boxa i to jest wersja, to jest chyba vlogerka, która tak się nazywa. Chyba. I ona ma chyba jakąś swoją linię ubrań czy dodatków Ray Feather, ale nie jestem pewna, szczerze mówiąc, bo jakoś się nie orientuję w tym temacie. Otwieram box i mamy śliczne, strasznie mi się podoba to pudełeczko, że jest takie siwe w tym miesiącu. I mamy taki pięknie zapakowaną tutaj kokardeczkę szarą z różowym papierem. Odklejam naklejkę. I w środku mamy, jak zwykle, tą karteczkę, na której mamy wszystkie produkty pokazane, ale przejdziemy sobie od razu do środka. Takie pierwsze spojrzenie. I już zaczynamy przechodzić prosto do produktów, które tutaj mamy w tym miesiącu. Pierwsza rzecz to będzie paletka z Makeup Academy, czyli po prostu z firmy MUA, tutaj z UK. I ta paletka kosztuje w sklepie 4 funty z tego co tutaj widzę na tej karteczce. Trochę mnie to zdziwiło, wiedziałam, że ta marka jest tania, ale nie wiedziałam, że aż tak, więc strasznie tania paletka, muszę od razu sprawdzić jak jest z jakością, bo jeszcze nigdy nie miałam paletki z firmy MUA anyway, więc muszę od razu zobaczyć. Jest to paletka, w ogóle zobaczę nazwa paletki to Starry Night. I ona ma takie wieczorowe bardziej odcienie, takie niebieskie, granaty, jakieś tam odcienie fioletu i różu, czyli taka trochę wieczorowa paletka. I już patrzę jak jest... Wow! Serio, zobaczcie. Paletka za 4 funty. Mega intensywna pigmentacja. Cienie są naprawdę bardzo, bardzo mocno napigmentowane, więc jeśli chcecie jakiś tutorial tą paletką, to dajcie znać, bo może będzie fajna, mimo że kosztuje tylko 4 funty, to po prostu śmieszna cena, nie wiedziałam, że te paletki są tak tanie, więc myślę, że będzie ok, chyba że będą bardzo się osypywać lub nie będą trwałe, ale to już inna kwestia, są mega napigmentowane, jak widzicie, i przychodzi ta paletka z takim aplikatorem. Jak tutaj widzicie, one są, to jest coś w stylu tych paletek z Makeup Revolution. Mamy taką widoczne tutaj, takie widoczne okienko, żeby zobaczyć co tam w środku mamy. Więc jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona jeśli chodzi o intensywność. Może przełożę te cienie na dłoń. No i zobaczcie, wszystkie oprócz tego tutaj takiego najbardziej wpadającego w mat, bo to nie jest też totalny mat. Wszystkie są mega intensywne również na skórze, więc... Jestem w szoku. Ok, przechodzę dalej, bo mam już mało miejsca na karcie, pokazuje mi tutaj na tym odbiciu, więc przechodzę dalej. Kolejna rzecz, którą tutaj złapałam, to jest maseczka firmy chyba Mad Maski, czyli będzie to jakaś taka maseczka typu, jak to się mówi, mad. Co to jest mad? Otworzę ją i wam pokażę, bo zapomniałam słowa. Na pewno mnie poprawi ktoś. Tego typu maseczka. Ma ładny, taki delikatny zapach. I tutaj co mamy napisane, to jest Facial Detox Purifying Recovery Mask. Bardzo mi się przyda, bo tutaj właśnie mam napisane, że ona oczyszcza pory, nawilża, jest przeciwstarzeniowa, rozświetlająca i wygładzająca, więc zwłaszcza oczyszczenie porów mi się przyda i trochę oczyszczenie ogólnie, bo trochę mnie wysypało ostatnio i tak bardzo mi pomogła ta maseczka z Bani Agafi oczyszczająca, ale może ta też się przyda. I to nie jest pełnowymiarowy produkt, ale
pełnowymiarowy produkt kosztuje aż 53 funty, więc myślę, że będzie to dobra maseczka. Chętnie przetestuję. Ostatnio mam manię na punkcie maseczek, więc oby była bardzo dobra, bo naprawdę lubię maseczki ostatnio i mam nadzieję, że będzie fajna, zwłaszcza już zaczęła tu wysychać dookoła na mojej dłoni, więc oby była fajna, oby się dobrze sprawdziła. Kolejny produkt to jest, nie wiem co to jest, ale nazywa się Kauszt. Chyba to jest nazwa firmy. Wild Cow Invigorating Body Lotion. Z olejkami z trawy cytrynowej, imbiru i rosemary, jak to się mówi po polsku. Nie pamiętam, gdzieś wam to napiszę. W każdym razie to też nie jest pełnowymiarowy produkt, a pełnowymiarowy kosztuje 20 funtów. Mamy tutaj napisane, że on głęboko powinien nawilżać skórę, czyli po prostu zwykły balsam. Sprawdzimy sobie, jak pachnie. Ma taki delikatny, trochę ziołowy zapach. Nie jest zły. Mam paznokcie, ale troszeczkę mi się tu nabrało. Wygląda na dosyć gęste tu w buteleczce, ale jak go rozsmarowuję, to jest dosyć taki płynny się robi, łatwo się go rozsmarowuje, więc na pewno wypróbuję. Okej, kolejny produkt, który tutaj widzę, coś ciekawego. Jest to jakaś szczoteczka chyba do twarzy. Firma nazywa się Spa To You Deep Pore Cleansing Facial Brush and Massager. Czyli to będzie taka szczoteczka do oczyszczania. To jest pełnowymiarowy produkt, kosztuje on w takiej regularnej sprzedaży 6,99, więc też niedrogo. Otworzę ją i od razu zobaczę, jak wygląda. To jest taka szczoteczka. Dosyć ciekawie wygląda. Normalnie ma tutaj takie włoski dosyć ostre i w środku, jak widzicie, ma kilka takich jakby gumowych czy silikonowych takich główek, które może będą fajnie właśnie oczyszczały pory. Na pewno ją wypróbuję i dam wam znać. W ogóle zastanawiam się, czy nie nagrać takiego filmu o produktach, nie produktach, tylko o akcesoriach do twarzy, właśnie do pielęgnacji twarzy, bo mam kilka takich właśnie fajnych akcesoriów, powiedzmy. To może najpierw przetestuję właśnie tę szczoteczkę i może dołączę ją do tego filmu, jeśli byście chciały taki film zobaczyć. I ostatnia rzecz, trochę mnie to dziwi, bo nie jest to kosmetyk, tylko to jest, myślałam, że coś tu w środku jest, ale nie ma. Jest to taka kosmetyczka mała, już sprawdzę, o co chodzi. I to jest właśnie kosmetyczka tej blogerki? Nie wiem, kto to jest, ta Ray Feather, ale możecie sprawdzić na stronie rayfeather.com. To jest właśnie jej taka kosmetyczka i możemy sobie zrobić z tego, co tu wyczytałam, z własnymi inicjałami. I taka kosmetyczka kosztuje w regularnej sprzedaży 20 funtów. Taka, no dosyć fajna do torebki, żeby coś tam wrzucić, właśnie podręczne kosmetyki, ale niezbyt mi to przypadło do gustu, że jest ona właśnie z takiego materiału, z takiego jakby lnu, bo ona będzie się bardzo brudzić w torebce, a ja zawsze mi się jakieś pomadki, wszystko rozsypuje. Pomadki się nie rozsypują, tylko rozlewają albo brudzą gdzieś tam i otwierają się, więc na pewno nie będzie zbyt taka praktyczna, bo będzie się łatwo brudziła. Okej, i podsumowując, koszt wszystkich produktów i tak, jeśli chodzi o tą maseczkę, to założyłam, że bo pełnowymiarowy produkt kosztuje 53 funty. Tutaj mamy 20 ml, więc też dosyć sporo. Więc zakładając, że taka próbka mogłaby być warta 20 funtów gdzieś i zakładając, że taka malutka próbeczka balsamu, który pełnowymiarowo kosztuje 20 funtów, dajmy na to, że ta próbka wychodzi 5 funtów, tak mniej więcej starałam się podliczyć, to wartość tego pudełka wynosiłaby 55,99, czyli 56 funtów za pudełeczko, za które płacimy dyszkę, więc całkiem spoko. Jeśli wszystkich produktów będziemy używać, ja myślę, że wszystkie będę używać, trochę jestem tylko zawiedziona tą kosmetyczką. Mogliby wrzucić chociaż jakieś próbki do niej czy coś, jakieś po prostu kosmetyki, żeby jednak to jest pudełeczko kosmetyczne, żeby coś tutaj takiego się znajdowało. No ale mimo wszystko nie mówię, że jestem niezadowolona, bo myślę, że i tak wszystkich produktów będę używać.
Okej, przechodzimy do pudełeczka Look Incredible. W tym miesiącu było tak ładnie zapakowane, jeszcze była tutaj taka kokardka przewiązana, ale ona mi spadała, więc ją po prostu zdjęłam i wyrzuciłam. Plus taka malutka kokardeczka, jest troszeczkę inaczej zrobiony niż w poprzednich miesiącach. I to pudełko kosztuje około 20 funtów, coś takiego, więc troszeczkę więcej, dwa razy więcej niż Glossy Box, ale w tym pudełku dostajemy zawsze pełnowymiarowe produkty i zawsze to są takie marki troszeczkę droższe, więc oczywiście mam tutaj tą karteczkę z listą produktów, na razie nie patrzę. Zaczynam od największego produktu, który tutaj widzę. Jest to coś z firmy Fusion Beauty, Primer Results Brightening Primer, czyli będzie to oświetlająca baza, której ja uwielbiam, więc jestem bardzo zadowolona. Ciekawe, czy będzie fajna. Otworzę sobie, zobaczę, jak ten produkt wygląda. Wow, zobaczcie, jakie wielkie opakowanie, ale w ogóle jakie fajne, takie eleganckie. Wygląda na drogie. Zaraz zobaczymy, ile taki produkt kosztuje normalnie. Ten produkt, jakbyśmy chciały go sam tylko tą bazę kupić, to kosztuje 24,99, 25 funtów, więc dosyć sporo. A tutaj mamy taką bazę, którą możemy sobie przetestować w związku z tym pudełkiem, więc jestem zadowolona. W pudełeczku w każdym razie. Kolejna rzecz to będzie jakaś paletka cieni z Bare Minerals. Mam nadzieję, że będą to ładne kolorki. Tutaj mamy jakąś karteczkę, pewnie mamy pokazane pewnie, jak je używać. Podoba mi się opakowanie, bo jest takie jakby gumowe tutaj na wierzchu. Taka paletka kosztuje, jakbyśmy chciała samą paletkę kupić, 25 funtów, więc już mamy 50 funtów tak naprawdę załatwione. Kolorki są ok. Mamy tutaj taką karteczkę z napisem hello. Taki fajny detal. I tak, paletka wygląda następująco. Ma tutaj takie spore lusterko. Mamy też aplikator, który wam tak pokażę, bo zaraz mi wypadnie. I kolorki prezentują się następująco. Takie trochę jesienne kolory. Trzy błyszczące i jeden matowy cień, taki beżyk. Więc też w ogóle zastanawiam się, czy nie zrobić takiego filmu z testem produktów z boksów tych urodowych, z Look Incredible i z Glossy Boxa, taki połączony film z makijażem właśnie tymi produktami, więc jeśli jesteście zainteresowane takim filmem, to dajcie znać, to wtedy wszystkie te produkty wypróbujemy sobie. I ta paletka nazywa się The Soundtrack, jeśli byście były zainteresowane kupnem. Tak wygląda ta paletka. Dosyć jestem zadowolona. Aha, nie wiem, dlaczego nie zrobiłam swatchy. Są dosyć mocno naprawdę napigmentowane. Jestem zadowolona. Mam mokrą dłoń, więc nie chcę was oszukać z efektem, więc trochę ją przetrę. Zobaczcie, piękna pigmentacja, więc myślę, że na pewno sobie tych cieni użyjemy w jakimś tutorialu, bo bardzo mi się podobają. Są przepiękne, takie metaliczne. Zobaczcie, ten na górze, ten złoty. No i ten też bardzo mi się podoba, nie złoty, tylko taki miedziany. I ta zieleń taka głęboka, bardzo mi się podoba, może zrobimy jakieś smoky z użyciem tego cienia. Zobaczymy. Przechodzimy do następnego produktu i to jest jakiś olejek. Organic Argan Moisture Retention Face Oil z firmy OH. O-O-H, wykrzyknik, tak się nazywa firma. Już patrzę, ten produkt kosztuje 19 funtów, pełnowymiarowo oczywiście. I fajnie, bo on ma tutaj pipetkę. Ja ostatnio lubię właśnie olejki do twarzy. Mam też serum z Resibo. Lubię właśnie olejki do twarzy stosować na noc. I wtedy one tak ładnie się wchłaniają i nawilżają nam skórę. Ma bardzo, bardzo subtelny, delikatny zapach, więc nie będzie na pewno taki drażniący. Także kolejny produkt, z którego jestem zadowolona. Cieszy mnie to właśnie, że w tych boksach są różne firmy, albo takie bardziej droższe, z których czasami jest mi szkoda sobie coś kupić, albo też firmy, których nie znam kompletnie i mogę wypróbować ich produkty, więc bardzo fajnie jestem zadowolona. Następny produkt to jest coś z Benefit. Nie widziałam nigdy w życiu takiego opakowania w Benefit, więc pierwsze widzę. Ultra Shines to będzie jakiś błyszczyk o nazwie Back to the Fuchsia. Taki mega, mega błyszczący, mega brokatowy. Średnio lubię takie rzeczy. Chciałabym wypróbować jakieś metaliczne błyszczyki, które teraz są modne, chciałam powiedzieć. Widzicie, taki delikatny, różowy, znaczy delikatny, jak na to, co widzimy w opakowaniu, to delikatnie się oddaje na skórze. Jest bardzo mocno, bardzo mocny, ma zapach taki malinowy.
Jednak nie jestem fanką odcienia niestety, więc może komuś oddam. Tak wygląda ten odcień. Chciałabym wypróbować coś metalicznego, ale bardziej w takim neutralnym odcieniu. I ten błyszczyk kosztuje w takiej regularnej sprzedaży 10 funtów. I ostatni produkt to jest coś z Narsa w takim opakowaniu, czego na pewno bym nie kupiła, bo na Nars jest mi trochę szkoda kasy. Jakaś pomadka? Pure Sheer Lip Treatment, czyli jakiś balsam do ust, jakaś kuracja do ust. 15 funtów kosztuje, bardzo mi się przyda, bo ostatnio bardzo mi wysychają usta, wiecie, peelinguję je i wtedy fajnie nałożyć coś takiego mocno nawilżającego. Bardzo delikatnie pachnie. Ten balsam zawiera masło z dzikiego mango. Zawiera też witaminę E, polar berries, nie wiem co to jest po polsku, jakieś tam jagody, i olejek acai, czyli powinien być bardzo nawilżający ten balsam. Mam nadzieję, że będzie, bo tak jak mówię, przyda mi się tego typu produkt. Box, za który płacimy 20 funtów około, a jego wartość wynosi 93,98, czyli prawie 100 funtów. Mega, po prostu mega jestem w tym miesiącu zadowolona. Jedyna rzecz, z której nie jestem zbyt zadowolona, to ten błyszczyk. Ale po prostu komuś go oddam. I tak to było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Dajcie znać, który produkt najbardziej przypadł Wam do gustu i czy Wy też subskrybujecie jakieś boksy właśnie, czy z UK, czy z Polski, które najbardziej opłaca się zasubskrybować. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, proszę o kciuk w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybowałyście, żeby być na bieżąco. Staram się publikować filmy 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa i piątek, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Dzięki kochane jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!